Cezar. Nie, to tak jadę takimi górkami. Ale ty nie masz góry. O nie. Myślał, że pojadę! No cześć, gramy sobie w GTA z chłopaczkami, także jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, wpadnijcie na kanały do chłopaków oczywiście, no i na G2 z kodem HOGATY 3% zwrotu, także zapraszam bardzo serdecznie, hejka. Na samym starcie, że w tym momencie ten tryb jest razy dwa ceniony. Także opłaca się po prostu go grać. Jest kilka takich trybów adwersarza. Dlatego tak, razy dwa opłaca się mega grać te trybki. Pierwszy meczyk to jest taka chyba rozgrzewka dla nas trochę, nie? Sfokusowali się na mnie obydwaj. Cezar, się na nikt nie fokusuje. Nie mam pojęcia o kim, o czym ty mówisz. Uciekaj. Wal go w łeb. Uciekaj, Cezar, nie uciekaj, po prostu do tyłu, graj do tyłu, tak żebyś jednego. Spokojnie. Przynajmniej żebyś jednego, wiesz, spokojnie, wykupił spokojnie. Stamtąd. Akurat trzeba ci zajął, więc i. Zajęty przez Szeparda, normalnie. To dobrze, to dobrze. Ej, co? Mną co się ja? Sylwester no, zajął. No i cześć Szepard, cześć. Fajnie, że byłeś. Ale Cezar wiesz o tym, że mam więcej koni niż ty w dwóch nóżkach, nie? Ale wiesz, że ja mam więcej IQ. No właśnie polemizowałbym. Ale prawie, prawie. A, widzisz? No widzę. Widzę, że mnie jeszcze tutaj nie zdjąłeś. Bo mam cię gdzieś. Ej, on mi dojedzie, Szepard. Ja tego on mnie dojeżdża. No to Trichard jest. Dobra, wyskoczył. Okej, okay, masz jednego, masz jednego, Cezar. No, Szepard już pojawiłem. Masz jednego. Szepard już pojawiłem. Mam jednego, jesteśmy we dwóch na przodzie. Uważaj tylko, żeby cię ten z tyłu nie palnął w tym momencie. I będzie git good, git good. Nie możesz się, wiesz, nie możesz się tam... No próbuję, no. I pyk, i porobię. Dawaj, dawaj ich, Cezar! Ale skupiliście nas na tobie. Tak, tak, lecą. Widzę. Mamy dwa targety do robienia, mordo. Widzę, lecą tutaj. Lecą goście. Tak, ja nie umiem rowerem tutaj uciekać, więc... Lecą z tematem, typy. Jedź, 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 dawaj, dawaj, do lewej! Nie jedź z tej samej mańki! Nie jedź z tej samej mańki, co ja... Dobra, jest. No kurwa, tym rowerem zakręcić to nie jest żaden problem tutaj, mi się wydaje. No nie, też tak myślę. Rower jest łatwiejszy, przynajmniej na tej mapie. Tak, na tej mapie, tak. Bo tak patrzę tym tirem, no to... później będzie. Ja pamiętam, była taka jedna mapa. A taka mapa jedna była, to tak. Jaka mapa, zobaczymy jaka będzie, kto wygra dziś. Mam nadzieję, że my. Chyba biały miś. Albo wy. Albo wszyscy. Albo niebieski. Nie, no wy wygracie pewnie, bo pierwsi jechaliście rowerami. Albo... Ale to... W sumie, to jest... Ej, to jest jakiś case. Mówię, ja jestem pełen emocji, nawet myślę czasami, więc... Co? O kurde. No. Nagrywamy o innej godzinie niż zazwyczaj, no, także... Dzisiaj będę mądry. Jesteśmy obudzeni ogólnie, tak, to jest też kwestia tego. Ale mi się wydaje, że dzisiaj nawet głupoty jakieś takie niepalne większej. Jak już tego się zrobiłem. O! Jak, wiesz co, jak dajesz taką deklarację, to zazwyczaj coś później palniesz. Mówię, jak już czegoś nie palnąłem, no to ten... Nie, ja dzisiaj jestem mądrym człowiekiem. Dobra, Cezar, bierz jednego, ja bierę drugiego, jelo. Dobra. To ciśniem ich. Pyk. O, ja znowu Szeparda, jak miło. No ja mam Hogatego, ten Trichard nie może tutaj porobić. Jak tam, Cezar? A, jakoś leci. On wie jak to grać. Cezar... Spokojnie, spokojnie. Chodź. Ty Szeparda tam zgarnij, ja tu Sylwestra już zarysowałem. No, poszło po ramię. Sylwester wolno leci, Sylwester wolno leci. Ja sam wiesz o co chodzi, że ja nie dam rady. Sylwester bardzo wolno leci, także... Tak, że co, Szepard, co? Nie zabawne. Aha, gleba. Dobra, jeden gleba. Weź go zglebuj. Zglebuj go przynajmniej. Próbowałem. Nieźle, Szepard, niezbyt kliki. A, spoko. Dobra, leżę. Zatrzymaj go przynajmniej, zatrzymaj go. Kup trochę czasu. Cezar, kup czas, żebym cię dogonił. O Jezu, przynajmniej. Dobra. No, już go kupiłem. Tak? Tak. Palnąłeś go? Ja chciałem go zbejtować na taki autobusik. No już leży też kaplica. Panie, ja chciałem go zbejtować na autobus ci chwilkę. Ej, teleportowało mi go! No mi też. Mi też jakoś tak dziwnie tutaj przeskoczyło. No, steleportował ale to się już jest rip chyba mi się wydaje. Ale jeszcze skacze. Steleportowany bez kitu. O, kurde! Zawodnik. No tak... W sumie... Jeszcze ma szansę. Teleportuje. O dobra, no mówię właśnie, że on się trochę poteleportował. Ale się udało. No to będziecie mieli później.
A, dobra. Te różowe, ja rozumiem, że ci się podobają, ale... Hasta la vista, baby! Dobra, dla nałogowego musimy to zrobić, ich pokonać, Cezar. Jezu, chciałem takie babe zrobić i takie... Babe? Czy babe? Czy babe, czy back? Ale babe przez babe, czy przez P? Pamiętaj, Sylo, tu jest skręta droga i oni mogą mieć lekką przewagę, więc... To my musimy pamiętać, że jest skręta droga, jedź sobie, Dire! No widziałem właśnie, ja myślałem, że ty specjalnie, że się tak zarzucił. Szepać sobie już pojechał. Dobra, to w niego zawalone gościa. O kurde! Sylo też. Ale jestem... Dobra, ja pojadę przypadać. On się tam wywala, on się tam wywala. No. On jest za ścianą. Dalej, leć. Ej, Shepard, ty mi się tam nie zrób. Trzymaj go tu po prostu. Czekaj, tutaj się ciężko hamuje. Dobra. Halo? Ja robię 2 miliony IQ Play. Trzymaj gościa. Ty żeż w dup. Masz Shepard Jovek? Sylwestra zaraz wywali poza mapą. Dobra, masz Jovek, dawaj. Tak. Dam cię chwilkę. O, ja ci tu poczekam. Czerwone masz! Elo! Out! Czerwone masz! Cześć, Shepard. Sylo stoi! Sylwester? Nie tylko ja, kappa. O Jezu, Sylo, stop! Jezus, ty też! Maria. O, dobra, damy co? Na Sylwestrze kupiłem dużo czasu kupiłem na Sylwestrze, jak coś. No, szepać. Chodź. Sylwester cię wywalił sam. A Shepard robi jakieś dzikie stunty, rowerem. Mordo. Shepard, uciekaj, ja tu czas wygrywam. Sylwester czas jest poza wygrywam. Rowerkiem jak coś. No okay. Pan graj. Cezar, gdzie jesteś? Bo mi tu na dno. Ej, Sylwester zniknął. Ej, Sylo, mi zniknąłeś. Shepard jest. Ty tu jesteś jeszcze? Nie. Shepard sobie pojechał okrężną drogą. Koszmar pewnie masz tylko 3 minuty, żeby nie, dojechać. Ja to widzę, co robię, mordo. Patrz, ja jestem już. Jedź, no ty jedź, pewnie mordo. Dojedziesz. Trzymaj go tam, Cezar. Staram się. Cezar, ale cię porobiłem, matko bosko, jak dziecko. Jak dzieciaka, tak o. Okej, okay. Uciekaj. Shepard, uciekaj. Ja go tu przetrzymam. No tak, no on będzie stał przy drzewie i będzie mnie tu trzymał. No to jest właśnie taktyka sylwestrowa. No niestety. Czy potrzebujesz pomocy? Sprzedałoby się tak troszkę. Po prostu, żeby ktoś na dupce siedział. Ruszył gość, ale udało mi się. Jedź, Shepard, uciekaj. Ja jadę już do linii mety. Cześć. No ale tak, Sylwester, dwie gdzie minuty jesteś? To... Gdzie jesteś, Cezar? Tam, gdzie powinienem. Gdzie jesteś, Cezar? Ja się pytam ciebie! O nie, on już jedzie. Nie, tutaj... Nie, to jak w tym filmie takim strasznym było. Pyk! Czekaj, zdążę. Jak to Pietrek ogarnia te tiry, to jest masakra. Czemu to ma takie słabe hamulce? I porobiony tako! Co się Pietrek stało? To jest chyba... Nic! Nice! Gracz ETS-a do gry. O! No wiesz, jest wieczór, i prysnęło ci masło. Podnoszę pokrywkę i prosto mi w oko taki mega gorący olej, wiesz. No właśnie o tym powiedziałem. Właśnie to powiedział. Ja cię dupię. Właśnie to powiedziałem, Sylwester. Wiem, i myślałem, panowie, że... Że on, zrobię pod siebie on z budu, nie jarzy, nie? On nie jarzy, on nie no wiem, jarzy. Ale wiecie, jak to zapiekło, jak to bolało no oko? Wiem. Do dzisiaj mam takie oczy czerwone i nie wiem, czy to na nagraniu tego nie będzie widać. Powiedział mi dalej do dzisiaj! Wczoraj zrobił to, do dzisiaj. Do dzisiaj mam czerwone nie, oko. Bo później mi napiszą w komentarzach: o, jakie masz oko czerwone! To ja też mam historię na przykład. To było niedawno, w 5 klasie podstawówki. No to niedawno. Stałem sobie na bramce, no i był sobie kolega, który strzelał. Jezus! No, oni we dwóch się tu wydupili. Nie musiałeś we mnie bić. Był kolega, który aj, sorry. Strzelał na bramkę. To był ziomeczek ogólnie chyba ze starszej klasy, także on tam troszeczkę mocniej strzelał, że tak powiem. W porównaniu a jakoś leci? Do młodszej, wiesz, osoby, ale to było tak, że masz coś takiego, że jak szczególnie jesteś młody, chcesz się tam trochę, wiesz, popisać, czy coś, to będziesz bronił za wszelką cenę. Nawet takie petardy. No to poleciała petarda, tak, że jak ja ją broniłem, to ta petarda, no po prostu połamała mi palca.
I do dzisiaj normalnie widać ślady, że tak powiem, tego zdrowie, palca. Że tak powiem. Ten palec, dokładnie. Do dzisiaj widać ślady, że tak powiem. Jadę za Cezarem i go za chwilę trzasnę. No spoko, dawaj. Szybszy od ciężarówki. Szybciej się zatrzymał niż ciężarówka. No co ty, naprawdę, jak to możliwe? Ja to oby nam się udało porobić. Cezar, no, gdzieś ty a ty pojechałeś tak jak Szepard. Jak Szepard, tak jak Szepard. XD. No, on nie jest oryginalny po prostu, on nie potrafi, wiesz. Nie... Na Szeparda taktyka, to... widzę, palnięta. Ale oszukują wszyscy. Nudno, Cezar, nie. Postaraj się bardziej, nudno. W sumie Szepard już tutaj dawno jechał środkiem, a nie tak jak ja jadę, więc... Mało w tym trybie kreatywnym, panowie, dzisiaj. Ja jadę normalnie, powiem tak, ja jadę normalnie. Normalnie, jak człowiek prawidłowy. Bokiem jakoś. Prawdziwy. No co to, on śmiga takim boczkiem i uliczkami, że tam nie! Wyjechał. Byś wjechał, wjechał. Zablokuj go tam, Szepard. Szepard to się sam przed chwilą zablokował. Weź tego, teraz, o tu, tego. No tak to wygląda. Cezar? Cezar, gdzie ty jesteś w tym momencie? Miałem mały problem z wekiem. Kudziu? Kudziu? Jak to Szepard mówi? Tak powiem, spadłem z weka. No i przegrałem. Nie, Cezar, proszę cię. On mnie tu goni. Mnie też. Ja tam też dojedzie, no. Czemu Cezar mi się teleportował, jak w niego jechałem? A, nie wiem, u mnie normalnie chodzi sam. Wyśmiewasz mnie teraz, a wiesz dobrze, jak hamuje ta ciężarówka. Ja wiem, ale ty wyśmiałeś tam wcześniej Cezara. Ja wcześniej Sylwestra już zatrzymałem, że tak powiem, także... A jak tam u ciebie, Cezar? Ja Szepard zatrzymałem na poprzedniej mapie. Dobra, bo nas nałogowy wyzywa szybko, go! No. Później tu... Dla nałogowego musimy to wygrać, naprawdę. Także... A to jest mapa na ten, Szepard, szybciej kręć tymi... Kręcę śmigłem! Śmigłami, szybciej kręć nimi. Kręcę śmigłem! Bo wiadomo, że nie wolno. Kręć mi papierka dawaj. Ja to widzę, co nie, Cezar! Boże, Cezar! Wiesz co zrobiłem? Dobra, Cezara już nie macie. Co nie macie? Macie, Cezara już nie macie, co się bać? Szepard znowu poleciał standardem, swoją taktyką. No, ale to jest moja taktyka, dokładnie, jadę szepardową. Tak. Ja wtedy poleciałem swoją, troszkę inaczej niż ty. Tak powiem. Panowie? Bliskie, to jakoś tak... To dawaj. Tym rowerem. Bez sensu. Ej, parzy rower dam. To syla tu jest. Jezu, widzę. Jezu, potknęłem się o niego. Zatrzymałem ci trochę. Nie, no co ty? Przestań, czy ty masz? Potknęłem się o rower, nie mogę wytypować. Cezar, ja się zatrzymuję, Szepard nagle się zatrzymuje, musi zwolnić, nie, żeby mnie mignąć. To ty za ten czas możesz dojechać i go na przykład, nie wiem, z drugiej mańki pyknąć, cokolwiek zrobić, nie? Podgnęłem się, opestleciłem troszkę kontrolę. A to Cezar, przypominam tylko, że nie musisz jechać na full speedzie. Taki protip, nie? Nie musisz na full speedzie jechać. Czyli mogę puszczać Cezar. Kurde, nie wiedziałem. Dokładnie. Ty lepiej teraz nie puszczaj W właśnie w tym momencie, bo nie w tym puszczam, momencie musisz gonić Szeparda. Cezar, Jesus Chrysler. Chodź. Mamy 2-1, ale tego drugiego to tu nie ma niestety. Zatrzymał się trochę, zatrzymał się. Cześć. Nie powiedziałem o tobie, Sylwester. On mówił o mnie. Dobra, to niech ci będzie. O! Widziałem, ej, ty palnąłeś w to. Nie palnąłem. To... Jest dobra, zgaszony. Mamy rower. Dwóch się fokusuje, ja mamy jabłem. Rower. Dobra, wypas z tego. O nie! Okej. Okej, jestem. Dla nałogowego, to było dla nałogowego, z dedykacją. Dobra, jadą chłopcy radarowcy. Chłopcy radarowcy. Cyrkowcy. Też mogą być, skoro tak mówisz. Cyrkowcy nawet. Cyrkowcy, hasta czy my wyjeżdżamy z mojej bazy motocyklowej? Nie, to moja baza jest motocyklowa. Taka szansa. Nie, jest to moja baza motocyklowa. Moja baza motocyklowa. Moja.
Ja miałem pierwszy. To moja baza motocyklowa. A ja mam ładną. Dobra, już jesteś mam ładną. Rozdzielam was, rozdzielam was, moja. Jedziemy z nimi, Shepard, figo fago na szybkości, pach, pach, plecy i... Dobra, tam sklej, nie odzywa się, cię nie interesujemy twoim. Dobra, to już się nie odzywam. Ale nie do ciebie mówię, ty. Ta wiem. Swojego teammate'a zwyzywał. No mi to tak pasowało. XD. XD. Dobra, jedziemy z nim, się tam XD za bardzo, wiesz, panoszą na tej dzielnicy, nie? Pamiętaj, Sylwestra, jak 68. Jak zdążymy za most przejechać? Zdążymy, tak, dobra. Tak, 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 trzeba tutaj shift, już... To jedziesz szybciej. Nie, to tak nie działa. Próbowałem. Ale to na motocyklach, jak wciskasz shift, to jedziesz ta, szybciej. Tak, punktu, jak klikasz control, to jak szybko jedziesz. A spacja i to już w ogóle. Trasa, chodź, trasa, dobra. Siam, param, pa, pam, pam. A później w trafiki oni się wpakują, ja to znam mapę. Ale ci zrobiliśmy! Pyk. I pyk. I lecimy. Ej, Piotrek! Ale to było... Ała! Nie wyhamował, nie wyhamował. Nie wyhamował. Jest, ja zauważyłem tylko jedną rzecz, że drugi przeciwnik jest blisko dosyć, tak? No, powiedz, że sam się Shepard. Odpuścił mnie, pojechał do ciebie. Cezar, no. Na przyszłość, jak widzisz, że odpuszcza cię jeden gość i jedzie w stronę drugiego, to krzycz, daj jakieś info, nie wiem. Nie, nie dawaj info, nie wolno dawać. Teraz wykorzystaj to, że Sylo ten się na chwilę wydupił. A, to żeś wykorzystał. A, spokojnie. Dobra, spokojnie. Dasz radę, Cezar. Wierzę w ciebie. Przewrócił się? Nie. Nie. Dobra, wierzę w ciebie, Cezar. Ty, palną mi w dupę, no. No wiem. Tak palną kogoś w dupę, Cezar, to się przewrócił. Uważaj, zbliża się za tobą, Shepard.pl. Widzę. To ty widzisz najpierw tego... Ej, nie możesz tędy jechać, Cezar, bo tu cię porobią we dwóch na tej drodze zwykłej. Musisz trochę pomieszać, wiesz, wyjechać gdzieś w Widzę. I Shepardzik, pyk. Road 68. Dajesz tutaj Bieszczady. Nie, ej, nie, on się tam utopi. Nie, w Bieszczady, że się tam Cezar, to był bait na nich. To był bait na nich. Gościu. Ej, dobra, jeden wyjechał! Dobra, masz tylko jednego przekonie. Dostał strzała. A jeszcze się popatrzyłem. Hej, jakimś dziwnym trafem drugi przeciwnik jedzie prosto na mnie. A nie wiedziałem o tym? Unikaj, no ja nie wiedziałem o tym wcześniej. Do mety, dobra. Dobra, i w sumie na unikaj. Dobra, Cezar, musimy teraz ich... Unikaj nałogowego, dotrzyj do mety. Okej. Okay. Ale dawaj. To poszły teraz przekleństwa, kurde. Ej, wiesz co, tam z tyłu ta pani napisała mi i powiedziała, co jest napisane na tym billboardzie? Dawaj, no. Że Cezar, chodź, złapiemy ich i wtedy ich... Proju, nie? I pokazała pani. Dobra. To na mnie tak pokazywała. Dobra. Powiedziała, że jestem pro. Dawaj. Obydwu na raz. Wypipkaliśmy? A jak oni jechali, to się noob pokazał napis. Ej, chłopaki, złapiemy was zaraz i wam wyrwiemy nogi. Dawaj, jedziesz w drugiego. Pogotowuję ci koło skrzywiłem. Ale dostał strzała od latarni. Cupa. Cezar! Co? Cezar! Ale co? Mogę się teraz porobić, Jezus. Gdzieś tam wjechał w lepsze prawo. Aj, Pietrek, krzyczaj, że ty jest nieciekawy. Czekaj, aż jądziesz na rowy i kawałek odjedziesz. Dawaj, Shepard, bo solina ty. Nie! Jezu! Ja Cezara nie widziałem! Ja go nie widziałem teraz! What the hell? Cezar, miałeś gościa do sprzątnięcia. Kamerę sobie zmienię teraz bez kitu. Zatrzymuje się, Shepard. Stań, powiedz, nie jesteś sam. Masz go! Dobra, trzymaj go już tu, trzymaj go. Czekaj, tylko wyhamuję. Jadę za drugim, trzymaj go. Puść go, powiedziałem, puść go! No, dobra, przejechał. Dobra. Asysta ładna, myślę, zatrzymałem dosłownie tak. Sheparda tam. Idealne podanie. Shepard, wiesz co, muszę tak ci powiedzieć? Że... Jestem w dupie. No właśnie, Cezar, ale Sylo Cezar, jedzie. Ty się nie put... Cezar... Sylo, ty sam się teraz weź w dupę robisz, wciśnij. Że tak powiem. Weź caps lock wciśnij. Ja robię. Mam, Cezar. Tylko ja jadę takimi górkami. Ale ty nie masz góry. O nie. Myślał, że pojadę teraz w drugą nie, stronę. Nie, ja chciałem skręcić i za późno skręciłem, nie dokręciłem tam. Dobrze, udało się nadrobić i to szybciutko nawet. Gorzej na rowerach teraz będziesz ciekawszy. Propany. Co to jest propany? Cezar. Propan. No. Chcesz jechać w Bieszczady? Jedź może ty Bieszczadami, a ja tym pojadę drogą. Co ty na to? Wiesz co, tak fajnie, chociaż teraz powiem ci, że ciężko trochę, ciężko. No, czwarty stopień. Ta, weź tam autem jedź. Lawinowego, mordo. Bieszczady? No, ciężarówką w Bieszczady, no trochę trudno. No, bądź z napędem na tył też. No, na rowerze łatwiutko za to. Ta, rowerem byś chłopie... Ej, w ogóle mam taką rozkminę dzisiaj, nie? Jadę sobie do Lubaczowa.
Chodziło mi ogólnie o lewe Bieszczady, jak coś. Ktoś jechał skuterem. Spokojnie. Są zimówki na skutery? Tak. A skuterem... A, takim skuterem, dobra. Skuterem kosiarką. Ja myślałem, że skuterem, że takim śnieżnym. Chłopie, mi było w aucie z ogrzewaniem zimno. Dwóch jest ze mną jak coś, dwóch jest ze mną. Mi było w aucie z ogrzewaniem zimno, a gość skuterem dzidował, bo był 40. Ja złapię go, luźno. Dwóch jest ze mną, dobra, jedzie jeden do ciebie. Jedzie, Cezar, spokojnie. No, widzę, że to trzym go tam. Jedzie na mnie drugi, Masz go. No. Cezar się w twoją osobę przyjął. Co tam, Cezar? What? Jezus Maria! Dawaj go! Ja jedź w niego, spuszczam zasłonę milczenia na tę mapę, bez kitu. Zrobiłeś? Robimy ich, Cezar! Dobry, a nic, gum! Chcielibyście. Ej, Shepard, słyszałeś, co oni powiedzieli? Ej. Rozstrzane. Ja biorę to czarne auto z tyłu, co stoi. Nie, dobra, ale kusi. Nie, dobra, da się? Raczej nie. Spróbuj, Sylwester. Spróbuj. Nie da się zejść. Sylwester, naprawdę, spróbuj. Marniesz czas. Żadara się nie da zejść. No dawaj, przetrącimy cię, co spróbuj sobie. To oni już jadą na mnie! O, Szczepan, żeś mi sprzedał. To jest dlatego, to jest mapa tirowców, no. Bo co, bo Sylwester się zatrzymał, dlatego to jest mapa tirowców, no, ale tak? No, ale fake info mi zapadał teraz. Kurde! Zagapiłem się. Wjechał w trafik Sylwester po prostu. A trzeba po prostu się zatrzymał przede mną. Czego nie siada na ten rower? Panie, podrzuć pan! Panie, podrzuć! Ej, u mnie Sylwester cały czas jest na mnie, że tak powiem. Podrzuć pan! Jest podrzuć! Oj, nie podrzucił. Panie, coś mi się morda przekrzywiła. Czemu ty jeszcze nie umarłeś? Jestem nieśmiertelny. Ej, co jest? Ja po nim jeżdżę i on... Nie ten, nie ginie. Dawaj mój rower! Dobra. W grze też nie powinno się tak patrzeć do tego, bo to cheaterstwo jest. Tak. Że in real life tak się nie da. Dobra. To prawda, tak ludzie, moderatorzy z bardzo szanowanego grona, z bardzo szanowanej, pięknej gry po prostu. Dokładnie, tak mówili. Nie da się w realnym życiu spojrzeć za siebie. Także. Ale tutaj dużo dlatego w tej grze komputerowej też tak nie można. Mógłby Rockstar usunąć te boty z tej gry już w końcu. Tyle tego jeździ, patrz, jak to jeździ tych aut. No, tam dwa takie jadą. Nie byłoby ich, to by było fajnie. Dobra, Cezar, ty musisz mamy, bliżej tak. Prawej, a bliżej lewej jechać. Dobra. Tylko... Prawe do lewego. Wymień kolego. Wymień kolegę. No, kto z nami nie wyminie tego... Zarzuciło mi owekiem lekko. Mówiłem, dobra, turde, Beskidzie. Ale masz fajną czapkę, Hogaty. Ale masz fajną czapkę. Masz pomięty. Już dwóch na sobie jakby co. Tak. No zauważyłem, wiesz? Jezus Maria. To, teraz powiedziałeś mi, nie? Naprawdę, ale patrzcie, przynajmniej powiedział. Ale przynajmniej powiedział. Tak, to. No, w tym momencie powiedział. Weź pal go. Czemu bardziej przez sen, przez ośrodek pojechać. O, dobra, dobra. Dostajesz browarem palną, co się dzieje? O kurde, Jezus. Pizwajzery gość wiózł i tu nagle... Pizwajzoch! Tak, ja. Dostałem strzał od niego. Ja. A istnieje takie piwo. Dobra, wyjeżdżamy. Nie, raczej nie. To się nie wyrobi. Stój. A co? Takie piwko jak to jeździ w GTA. No jest, Pizwaser. Na pewno jest. Z dodatkiem uranium, że tak powiem. Urynium. Albo urynium bardziej. No, urynium. Bo Trevor mówił, że podobno dobrze. With... Urynium additional things. Dobra, lecimy bez kidy teraz. Górne, dolne, nie wiadomo jakie. Ej, ty masz siekierę w głowie? Tak. Krzak wystawał tak. Nie wiem, w głowie nie tupię. Syno, nie bejtuj się na to! Ja sobie jeżdżę za nim, a ty... Ja się nic nie bejtuję, przecież ja jadę drogą, to ty jeździsz po krzakach. No to właśnie... O! Teraz! Kurde, Bela, ale... No, miałeś okazję, Shepard, nie bejtuj się na to! Mordo. Ja się nie bejtuję. Musisz przyblokować, bo jechałeś... Kilimandżaro. Gdzie? No na Kilimandżaro pojechał, ale close to było, z tego ktoś dostał.
Lusterka, nie? W prawdziwości będziesz dostał, tak? W prawdziwości już byś dostał. O nie, teraz jest tunel śmierci tak zwany. Pytacie się mnie, dlaczego nazywam go tunelem śmierci? To będzie się na 2 sekundy. No, nawet ten jeszcze nie wiecie. Powiem tak. Halo? No dosyć trudno może być tutaj z wjazdem. Ten tunel jest śmiertelny? Sprawdźmy to. 10 ciekawostek z GTA. Dawaj, 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 nie! Nie, dobrze to zrobił, dobrze to zrobił, dobrze. Poczekałem. To zrobił. Halo? No, nie tu. Gdzie się to zrobił? Ała! 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 Ała!